Dzień dobry, witam ponownie w moim ogrodzie. Dziś chciałem Was zaprosić na spacer po ogrodzie. W moim ogrodzie ostatnio byliśmy w centrum ogrodniczym. Dzisiaj pokażę Wam, co kwitnie u mnie w ogrodzie w środku maja. Mamy połowę maja i już zaczynają kwitnąć takie bardzo spektakularne rośliny. Stoję tutaj przy wisterii, o której Wam właśnie opowiadałem w odcinku z Centrum Ogrodniczego. Ja mam młode te wisterie, ale zobaczcie, zobaczcie tutaj już jak kwitną. Dlaczego ona tak kwitnie? Ponieważ z tyłu jest taka, która nie kwitnie. A ta się po prostu złamała. Poprzycinałem ją i się okazało oczywiście, że jak się ją przycina, to ona dużo lepiej kwitnie. Te kwiatostany już ma naprawdę dość długie. Tutaj czekamy właśnie na rozwinięcie. Zobaczcie. Piękny kolor, odmiana ta, która była w filmie z Centrum Ogrodniczego. Ci, co mnie obserwują na Instagramie, to już znają tego Clematisa. To jest moja absolutna duma i chwała. Clematis Montana Freda. Zobaczcie, już rozpoczyna kwitnienie. I jak się rozwiną wszystkie te kwiaty, to jest po prostu cały słup takich różowych, pięknych, drobnych kwiatostanów. I na dodatek te pędy jego są delikatnie takie burgundowo-buraczkowe. Bardzo go uwielbiam. Mam jeszcze jednego w innym miejscu, ale już tak nie rośnie. Tutaj wyjątkowo mu pasuje. Może z tego powodu, że w tym mojej donicy przy domu jest świeża ziemia, inna ziemia niż tutaj na okolice. No i w spodzie ma piwonie, które go fajnie osłaniają mu te nogi, bo wiecie, że klematisy muszą mieć nogi w cieniu, a głowę w słońcu, wtedy najlepiej rosną. Kolejną moją dumą w ogrodzie są właściwie brunery. Zobaczcie, w tym roku wyjątkowo piękne, ponieważ nie zeżarły je ślimaki. W tamtym roku dały im radę, a w tym roku zero ślimaków i pięknie kwitnące brunery. Zobaczcie, jakie długie pędy. One mają po 50-60 cm długości. Są w pełnym kwitnieniu. Już z córkami planujemy, że zrobimy z nich wianki, bo już się szykują na te wianki. A potem, jak zaczną przekwitać, to wszystkie te pędy kwiatowe obcinam bardzo nisko i te piękne liście, które tutaj są, te srebrzysto-zielone, robią się dwa razy większe i wyglądają naprawdę fantastycznie. Może Zola Wam tam pokaże, mam na obrzeżu jednej rabat trzy takie duże posadzone. Jak ścina się im te kwiaty, to później te piękne liście naprawdę wyglądają fantastycznie. Pamiętacie mojego rozmaryna, którego pokazywałem tuż w pierwszych odcinkach wiosennych? Jeszcze był taki szary, troszeczkę tej zieleni, już był podcięty, teraz ma mnóstwo nowych odrostów, a tutaj zobaczcie, już kwitnie. Wspominałem, że czasami kwitnie dużo szybciej już w marcu, teraz kwitnie w maju, ale zobaczcie, jak piękne te kwiaty, takie lawendowo-niebieskie, super wyglądają na tych pędach, mimo tego, że faktycznie to nie jest ten obszar, w którym naturalnie rośnie. On przeżywa zimę i na dodatek wydobywa się z niego i pokazuje te piękne kwiaty w pełni wiosny, więc ja jestem naprawdę super zadowolony z tego właśnie egzemplarza. Jesienią sadziłem tulipany. Na etykiecie było napisane Charming Lady. Troszeczkę jak obserwuję te tulipany, które nazywają się Charming Lady w internecie, to wyglądają lekko inaczej, ale zakładam, że to jest właśnie ta odmiana. Zobaczcie, jak zakwitły. One zaczynają tak bardziej żółto, a kończą na tak jasno budyniowo-waniliowo. Są fantastyczne, a na dodatek, zobaczcie, z jednej cebuli wyrastają tutaj trzy, cztery kwiatostany. Zobaczcie, jakie piękne. Tam dalej mam już bardziej przekwitnięte, już są właściwie białe i te kielichy są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duże. Na nic tak nie czekam w maju i na początku czerwca, jak na kwiaty tej oto rośliny. Dlaczego na nie czekam? Ponieważ obłędnie pachną. Jeszcze nie kwitnie wieczornik damski, ale już prawie myślę, że jeszcze 2-3 dni takiej dobrej pogody i naprawdę zakwitnie i będzie roztaczał tutaj fantastyczną woń wokół tarasu. Już nie mogę się doczekać, aż naleję sobie lampkę wina i siądę
i będę wąchał wieczorniki damskie. Jeśli chcecie zobaczyć, jak zakwitnie, to koniecznie śledźcie mojego Instagrama, tam z pewnością pokażę Wam, jak rozkwita. Moi drodzy, stoję teraz przy roślinie, która może nie jest bardzo popularna ze względu na swoje kwiaty. Jest to kalina sztywnolistna, ale za to ja ją uwielbiam za całokształt, za jej piękne liście lancetowate, zobaczcie, za to, że ma piękną strukturę i na dodatek, że ma inny kolor pod spodem, jest taki beżowo-zielony. No i przede wszystkim jest zimozielona, a teraz właśnie zakwitła. Kwiaty może nie bardzo spektakularne, ale w całości wyglądają naprawdę, naprawdę dobrze. Zola z pewnością powiększy trochę kadr, żebyście zobaczyli, jak ona już u mnie wygląda. Tak wcześnie jak w tym roku, to u mnie jeszcze nigdy nie kwitły. Czosnek gladiator, zobaczcie, już właściwie w pełnym rozkwicie. Brakuje mu do rozłożenia pełnej kulki już niewiele, a mamy dopiero połowę maja. Nawet jeszcze jesteśmy przed połową maja i w tym miejscu faktycznie zakwitły dużo, dużo prędzej niż tam dalej. Tam jeszcze są w pełnym pąku, czyli czosnek super już wygląda w maju. Jesteśmy przy kolejnej roślinie, która normalnie kwitnie troszkę później, nie tak jak w tym momencie. Tu u mnie akurat pod tą ścianą widocznie im się wszystkim podoba i zakwitają dużo, dużo szybciej. Jest to orlik. Ja nie jestem fanem orlików. One generalnie przyszły tu do mnie nie wiadomo skąd i się pojawiły i teraz są, rozsiewają się, ale wiem, że niektórzy uwielbiają te piękne kwiaty wyglądające właściwie jak takie księżniczki tańczące na wietrze. Zobaczcie, jak ekstra. Jestem przy kolejnej roślinie, która może nie wygląda spektakularnie, jeśli chodzi o kwitnienie, ale zapraszam Was tutaj bliżej. Zobaczcie, jak podniosę te pędy, zobaczcie, to tutaj dopiero pojawiają się te fantastyczne kwiaty. Jest to akebia. Jej zapach wieczorem to jest naprawdę coś takiego jak na przykład lody z bitą śmietaną, jeśli ktoś lubi. Uwielbiam ten zapach i uwielbiam, jak ona zaczyna kwitnąć, ponieważ wszędzie w ogrodzie właściwie czuć jej zapach. Te kwiaty może nie są mega spektakularne, ale jak się nim przyjrzycie, to zobaczcie, jak one są pięknie zbudowane. Akebia, moi drodzy, to jest pnącze, które jest bardzo szybko rosnące, potrafi zarosnąć naprawdę ogromne płoty, ale jest do ujarzmienia. Jest na tyle delikatna, że można ją przycinać i te pędy nie są od razu takie grube jak przy wisterii, tylko faktycznie te główne pędy są jednak lekko cieńsze. Tej części ogrodu jeszcze Wam nie pokazywałem, ale powoli będę odkrywał przed Wami wszystkie tajemnice mojego ogrodu. Tutaj mam taką piękną roślinę, deucję. Zobaczcie, jeszcze nie kwitnie, ale już jest tutaj, te kwiaty są spączkowane. Zobaczcie, jak pięknie się będzie rozwijać. Oczywiście efekt końcowy, jak zakwitnie, będziecie mogli zobaczyć u mnie na Instagramie, ale deucję na przykład uwielbiam. Fantastycznie sprawia się w bukietach. Jeśli ktoś ma duże deucje i może je powycinać, to naprawdę super materiał na piękne bukiety. Spacer po moim ogrodzie i obserwowanie tych roślin, które właśnie w tym momencie kwitną, kończę na zjeżdżalni w domku moich dzieci, ponieważ stąd dużo lepiej widać te piękne kwitnące kwiaty. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zapraszam do subskrypcji kanału, włączcie również dzwoneczek i czekajcie na kolejne filmy z mojego ogrodu.